Ciekawe, czy polscy piłkarze wpiszą się w ogólnoświatowy trend składania życzeń telewizji w Polsce.pl, która dzisiaj kończy rok, i sprawią nam taki prezent, jakim może być tylko i wyłącznie zwycięstwo nad Senegalem. Mateusz Kaniowski w studiu telewizji w Polsce.pl. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie. Porozmawiamy o mundialu. Wiadomo, że dzisiaj o 17:00 to będzie ta nasza godzina zero w Moskwie. Wybiegną na boisko drużyny Polski i Senegalu. I zacznijmy od tego, czego nie wiemy. Nie wiemy, czy wybiegnie na boisko Kamil Glik, czyli filar naszej defensywy. Oprócz tego nie wiemy, w jakiej formacji wybiegną Polacy, czy zagra trzech obrońców z tyłu, czy zagra tak jak normalnie czterech, jak rozwiążemy problem ze środkiem pola, czy wyjdzie Kamil Glik, a może zastąpi go Jan Bednarek, czy Tiago Cionek. I to jest właśnie w tym wszystkim najwspanialsze, ponieważ jeżeli my, Polacy, tego nie wiemy, to co dopiero przeżywają Senegalczycy. Tak naprawdę Adam Nawałka, wprowadzając ten system z trzema obrońcami, dwoma wahadłowymi, sprawił, że troszeczkę zaczęliśmy się gubić. Te sparingi nie do końca nam wychodziły, ale mamy przećwiczony pewien inny wariant gry, który może zaskoczyć rywali. I teraz, tak naprawdę, kiedy dochodzimy już do tego momentu, że zostało nam 6 godzin do spotkania, Senegal nie ma zielonego pojęcia, w jaki sposób Polacy podejdą do tego meczu, w jakiej wyjdziemy w formacji, jak się ułożymy. To wszystko, co powiedziałem przed chwilą, sprawia, że tak naprawdę drużyna z Afryki będzie miała wielki problem, żeby rozgryźć tą reprezentację. No i orły mogą latać dzisiaj wysoko i zupełnie zaskoczyć swoim torem lotu naszych przeciwników. Bardzo ciekawa zasłona dymna, może nie aż tak skuteczna jak trener Korei, który mieszał nawet numerami wśród swoich zawodników, twierdząc, że nikt na zachodzie nie rozpoznaje Koreańczyków, i pewnie część prawdy w tym jest, ale czy my mamy dobrze rozpoznaną reprezentację Senegalu i co to jest za reprezentacja? Reprezentacja Senegalu to 27. reprezentacja rankingu FIFA, dla której będzie to drugi mundial. Pierwszy miał w 2002 roku, wtedy sensacyjnie wygrała pierwsze spotkanie z Francją i doszła do ćwierćfinału. Teraz oczywiście nie wróżymy im takiego sukcesu ze względu na to, że pierwszy mecz grają z nami. Oby tak się właśnie nie stało, żeby nie weszli tak dobrze w ten turniej. Jeżeli chodzi o ich eliminację, mówi się o tym, że Senegal, mimo tego, że zajmuje 6. miejsce w Afryce, no jest zdecydowanie w tym momencie najsilniejszy spośród wszystkich tamtych reprezentacji, ale przypomnijmy, 4 mecze drużyn afrykańskich na Mistrzostwach Świata w Rosji, 4 porażki, 6 straconych goli, wszystkie ze stałych fragmentów gry. To jest właśnie to, na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wiemy, że drużyny z Afryki brylują, jeżeli chodzi o warunki fizyczne, brylują, jeżeli chodzi o tą szybkość, o walkę, ale nie są właśnie najlepsi w stałych fragmentach gry. To jest coś, co powinniśmy zdecydowanie wykorzystać. Nasi piłkarze przylecieli do Moskwy, więc możemy zobaczyć, jak wyglądają właśnie pierwsze chwile naszych zawodników, jak zwiedzali stadion, jak lecieli samolotem do tego miejsca. I mecz rozpocznie się o godzinie 17, jak już mówiliśmy, na stadionie Spartaka Moskwa. A wracając do Senegalu, awansowali oni z grupy następującej: Burkina Faso, Wyspa Zielonego Przylądka i Republika Południowej Afryki. Senegal zdobył 14 punktów w 6 meczach, 4 zwycięstwa, 2 remisy, i moglibyśmy powiedzieć, że jest to drużyna, która może sprawić nam wiele kłopotów. Mają wielkie gwiazdy: Sadio Mane, który jest wart 70 milionów, Koulibaly, obrońca Napoli, którego świetnie zna Piotr Zieliński, oraz oczywiście Arkadiusz Milik, 60 milionów euro. Ogólnie Senegal jest droższą reprezentacją od reprezentacji Polski, co prawda niewiele, ale ich piłkarze są jednak 20 milionów drożsi niż nasi, tak więc jeżeli patrzymy na same względy ekonomiczne, to oni powinni być faworytami, ale jednak przez to, jak graliśmy na Mistrzostwach Europy, to Polacy są stawiani w roli właśnie drużyny, która powinna dzisiaj zwyciężyć. No mówi się, że pieniądze nie grają, bardziej gra drużyna, taki team spirit. Wydaje się, że w polskiej drużynie udało się to osiągnąć. Dzięki Adamowi Nawałce. Wreszcie jest tak, że polska drużyna to nie jest zbiór indywidualności, jak widzimy chociażby w przypadku innych reprezentacji na tych Mistrzostwach Świata, tylko wreszcie możemy powiedzieć, już mogliśmy to zrobić na Mistrzostwach Europy, że nasza drużyna to jedność. I to, jak się wypowiada Adam Nawałka chociażby o naszych piłkarzach, między innymi ostatnio powiedział wczoraj na konferencji, że Robert Lewandowski jest filarem, kapitanem, gwiazdą, która gra dla drużyny, czyli nie gra dla siebie, jak to bywa chociażby w przypadku Neymara czy Cristiano Ronaldo, wiele się o tym mówi, tylko Lewandowski jest częścią tej drużyny i ta opaska kapitana zdecydowanie mu służy. Okej, Robert Lewandowski, wiadomo, to jest ten jeden napastnik, którym najprawdopodobniej zagramy z przodu, bo jakoś Adam Nawałka ma problem z wystawieniem dwóch, czy też zbyt ofensywnie nie chce podchodzić, przynajmniej na początku meczu. Na pewno, gdyby Arek Milik nie był w takiej formie jak na Mistrzostwach Europy, a właściwie to przed nimi, to pewnie grałby w pierwszym składzie. Dwoma, tak. Mhm. Tak, ale przez to, że Arek Milik zmagał się z kontuzjami, raczej myślę, że tutaj zagramy dwójką pomocników defensywnych i oczywiście Piotrkiem Zielińskim z przodu. I tutaj rodzi się pytanie, czy zagra Linetty, który jednak nie pokazuje tego w kadrze, co pokazuje w lidze włoskiej, czy może Jacek Góralski, czyli prawdziwy drwal, który gdy tylko nabawił się kontuzji barku, następnego dnia grał już normalnie, jakby nigdy nic się
nie wydarzyło. Grzegorz Kerchowiak to ma być ten człowiek, który w środku pola będzie zatrzymywał wszystkie ważniejsze ataki Senegalu. On jakby nie popisał się, można powiedzieć, w swoim sezonie w klubie, natomiast teraz widać po meczach reprezentacji, że jest w formie, że te jego długie podania szczególnie docierają do celu. Pokazał to w meczu z Litwą, ale w meczu właśnie z Litwą wszyscy nasi piłkarze pokazali się z bardzo dobrej strony. Ciężko było wskazać najsłabsze ogniwo. Państwo na swoich ekranach widzą Michała Pazdana, który dzisiaj będzie tym liderem, ponieważ Kamil Glik, no rozmawialiśmy już o tym wcześniej, na 99% nie wystąpi w tym spotkaniu. Po takiej kontuzji, którą on właśnie ostatnio miał z barkiem, raczej ciężko byłoby go wystawić na mecz z tak silnymi piłkarzami jak zawodnicy Senegalu. Ja jeszcze długo zastanawiałem się nad tym, co zrobić z Jakubem Błaszczykowskim. Z jednej strony to będzie jego setny mecz w kadrze, z drugiej strony wiemy, że nasz były kapitan jest piłkarzem dość szklanym, bardzo często odnosi kontuzje. I czy jeżeli mamy patrzeć na całe mistrzostwa przez pryzmat całego mundialu, czy jest sens wystawiać Jakuba Błaszczykowskiego na całe spotkanie z Senegalem, kiedy ci piłkarze no jednak grają bardzo ostro? Myślę, że to może szczególnie być na bardzo... początku to może być odczuwalne, tak, kiedy będą chcieli sobie jakoś ustawić przeciwnika i wejść siłowo w reprezentację Polski. Pomimo tego, że Kuba zmagał się z kontuzjami w poprzednim sezonie, miał problemy w pierwszym składzie, żeby grać w Bundeslidze, no to jednak jest to wielka marka sama w sobie, zawsze za każdym razem daje z siebie 100% i pokazuje, jak bardzo przydatny jest naszej kadrze, ale tu bym się chyba na miejscu selekcjonera jeszcze raz zastanowił, czy jest sens ryzykować, ponieważ no poniekąd w meczu z Senegalem to będzie spore ryzyko. Każdy chce zagrać, ale Kuba Błaszczykowski chce chyba zagrać bardzo. Mówi o tym dosyć otwarcie. To jest człowiek, który nigdy jakimś zbytnim optymizmem nie tryskał, natomiast teraz jest pewny siebie, mówi, że jest przygotowany, wszelkie bóle ustąpiły, on jest po prostu gotowy do gry. I oby jak najlepiej mu poszło w jego setnym meczu. Oczywiście będziemy gratulować, jeżeli tylko wejdzie na boisko, co raczej nie ulega żadnej wątpliwości. Tak naprawdę dla Polski ten mundial jest taką wielką szansą. Wiele mówi się o tym, że tak dobrej kadry jak w tym momencie, jeżeli mówimy o nazwiska, nie mieliśmy nigdy. Nigdy nie mieliśmy tak drogiej kadry z takim piłkarzem jak Robert Lewandowski, z wieloma zawodnikami, którzy grają w najlepszych klubach na świecie. Jak nie teraz, to kiedy? No tak, Robert Lewandowski to jest to nazwisko, o którego biją się już największe kluby i to jest jasne dla całego świata, ale przecież są na przykład Piotr Zieliński. Jest na przykład Piotr Zieliński, o którym mówi się, że to będzie prawdziwy lider reprezentacji Polski dosłownie już za chwileczkę. Dokładnie tak, Piotr Zieliński coraz lepiej gra w Napoli i coraz częściej pokazuje to w kadrze, bo na początku miał wielkie problemy, żeby pokazać tą swoją świetną grę również w naszej reprezentacji. Myślę, że kiedy dojdą do głosu te też młodsze nazwiska, chociażby Jan Bednarek, który świetnie rozpoczął sezon, tak naprawdę zakończył sezon w Premier League, to nasza kadra przejdzie taką małą rewolucję. Robert Lewandowski jeszcze przez kilka lat, Jakub Błaszczykowski czy Łukasz Piszczek jeszcze przez kilka lat będą bardzo przydatni w tej kadrze, ale powoli trzeba też szukać tych młodszych zawodników, którzy będą w stanie ich zastąpić. Z tego powodu chociażby, kiedy oglądaliśmy mecz z Litwą, bardzo mógł nas cieszyć widok Bereszyńskiego i Kownackiego, którzy współpracowali bardzo dobrze. Na pewno mamy świeżych, młodych zmienników, a tego raczej nie widzieliśmy na Euro 2016. Tam się zastanawialiśmy, czemu tak mało zmian wykonuje Adam Nawałka. Tutaj chyba będzie miał większe pole do popisu. A jak ty patrzysz na tą kadrę od strony mentalnej? Bo mówi się, że to jest nareszcie takie pokolenie piłkarzy, które nie ma żadnych kompleksów. Świetnie czuje się przed kamerą, świetnie czuje się w mediach społecznościowych. Może czasem trochę zbyt luźno, można powiedzieć. Chociaż dopóki na boisku jest wszystko w porządku, no to można sobie na pewne ekscentrycyzmy pozwalać, prawda? Czy to jest takie pokolenie młodych Polaków, właśnie tych niezakompleksionych, bez jakiegoś obciążenia historycznego? Wydaje mi się, że to jest raczej pokolenie zawodników, którzy już coś osiągnęli, doszli do sporego sukcesu na Euro 2016. Ale bez sodówki, tak? Tak, i właśnie teraz na tych świetnych materiałach Odłączy nas piłka widzimy, jak oni luźno do tego podchodzą. Kiedy zawsze czujemy taki wielki stres przed tymi ważnymi imprezami, tutaj reprezentacja Polski i właściwie jej piłkarze praktycznie tego nie okazują. Zachowują się tak, jakby zaraz mieli zagrać mecz sparingowy z Senegalem, a nie otwierać mistrzostwa, na których nie wygrali przecież od 8 lat, kiedy to od 8 lat, od 12 lat, kiedy to wygraliśmy ostatni mecz z Kostaryką, mecz o honor. Te ostatnie mundiale pokazywały nam, że zaczynamy zawsze od meczu otwarcia, meczu o wyjście z grupy i później w meczu o honor. Teraz jest zupełnie inna atmosfera. Nikt się nie zastanawia nad tym, czy możemy przegrać w 3 mecze. Zobacz, jak ciekawie to jest wszystko marketingowo opakowane, kiedy w końcu mamy taki produkt, że niby pokazujemy dużo, ale jeśli chodzi o taktykę, to nic o nas nie wiadomo, bo ciągle, tak jak mówiliśmy, nie wiadomo, jaki ten skład i jakie ustawienie będzie. I to jest wielka zasługa Adama Nawałki. Co do samych ciekawostek polskiej reprezentacji, będzie to nasz 8. mundial. Do tej pory
rozegraliśmy 32 spotkania na Mistrzostwach Świata. Bilans mamy korzystny. 15 zwycięstw, 5 remisów oraz 11 porażek. Zdobyliśmy 44 bramki, straciliśmy 40 i oby ten licznik strzelonych bramek zdecydowanie rósł. Co do spotkań z Senegalem, będzie to nasz pierwszy mecz w historii. Powiem dodatkowo, że nigdy w historii polska reprezentacja nie przegrała na Mistrzostwach Świata z żadną drużyną z Afryki, co raczej też dobrze zapowiada na ten pojedynek. Co prawda, nie oszukujmy się, oprócz spotkania z Litwą mecze towarzyskie nam nie wyszły, ale każdy z tych meczów powodował, że nie mieliśmy niedosytu z tego powodu, że nie graliśmy pierwszym składem, nie graliśmy naszą podstawową taktyką. Wiemy, że to były trenerskie eksperymenty, tak, w pewnym momencie. Słuchaj, a spójrzmy jeszcze na koniec na bramkę. Wojtek Szczęsny czy Łukasz Fabiański? Myślę, że Wojtek Szczęsny zdecydowanie. Adam Nawałka stawiał na niego w tych najgorszych dla niego momentach, kiedy jednak nie był w stanie wygrać rywalizacji na początku z Buffonem, nie miał tak często miejsca w składzie, jak to było pod teraz koniec Buffon sezonu. Go namaścił, powiedział, to jest przyszłość Juventusu. I myślę, że tak. Wielokrotnie słyszałem, że jeżeli zabierzemy tych dwóch bramkarzy, to Łukasz Fabiański jest takim solidnym bramkarzem, bardzo dobrym bramkarzem zresztą, ale Wojtek Szczęsny ma w sobie to coś. Coś, co w tych kryzysowych momentach, w tych najgorszych, potrafi wykrzesać coś zupełnie nieprzewidywalnego, czego Łukasz Fabiański nie byłby w stanie zrobić, w niczym oczywiście nie ujmując. To jest naprawdę wspaniałe, że mamy dwóch takich golkiperów, których można pozazdrościć naprawdę cały świat. Jest wielki ból dla Adama Nawałki, ale to ten pozytywny ból, ponieważ czy postawi na jednego, czy na drugiego, ma praktycznie stuprocentową pewność, że nie nawali. Chociaż pamiętając o Wojtku Szczęsnym, musimy wspomnieć o tym, że każda ostatnia impreza kończyła się dla niego na pierwszym meczu, czy w Euro 2012, czy 2016. Ale zobaczymy, oby teraz tak nie było. Jak będzie tym razem. Dzisiaj Polska-Senegal o godzinie 17:00 w Moskwie. Mateusz Kaniowski o mundialu. Dziękuję w telewizji bardzo. W Polsce.pl. Dziękuję bardzo. Za chwileczkę przegląd wydarzeń dnia Agnieszki Ponikiewskiej, a później spojrzymy wraz z Olą Rybińską do prasy zagranicznej. Zapraszam.